Święty Paweł zachęca dzisiaj Filipian, żeby doskonalili się w miłości, żeby ich miłość się doskonaliła w coraz głębszym poznaniu, a więc takim zgłębieniu spraw w sposób intelektualny, rozumowy, ale także, żeby wyczucie spraw również towarzyszyło temu procesowi. A więc Święty Paweł zachęca do tego, żeby całościowo poznawać prawdę. Nie tylko poprzez intelekt, bo to czasami nie wystarczy, ale również poprzez naszą emocjonalność, podejmowanie decyzji, a więc poprzez całego człowieka. W jakim celu? W celu zobaczenia, co jest słuszne i co jest dobre. To bardzo ważne, żeby w ten sposób rozumieć swoje własne życie. Jeżeli chcemy poznawać, to musimy wykorzystać do poznania wszelkie kanały komunikacyjne.